końcówka młoteczka lub innego wybijaka. Powinno to zadziałać tak. Co zrobić, gdy szyba w twoim samochodzie zamarzła, a ty spieszysz się do pracy? Oczywiście, polać ją dużą ilością wrzątku. Ale powiedzmy, że masz podwójnego pecha i ten sam samochód nie chce odpalić. No, na szczęście mamy powerbanka do odpalania samochodów. Ale powiedzmy, że mamy piątek 13 i w tym samym samochodzie ktoś przebił wam oponę. Nic nie szkodzi, mamy koło zapasowe w sprayu. To naprawdę istnieje. Możemy też użyć fajnej ciekawostki nabojów do pompowania kół. W zestawie są trzy, bo jak wiadomo, wszystkie samochody mają trzy koła. A gdy kiedyś wpadniecie do rowu i będziecie musieli wybić szybę od środka, no to macie kilka wyjść. Na przykład taki młoteczek albo automatyczny zbijak do szyb, który wystarczy przyłożyć do szyby, aby ona pękła. I to w nim pokładam największe nadzieje. I to wszystko w jednej konfrontacji, czy ja dam radę to wszystko zmieścić. Zobaczymy. Oglądajcie uważnie, bo na koniec mam dla was bardzo fajny konkurs, a wygrać można 10 kamer pokładowych marki Blaupunkt. To nie jest żart, ja naprawdę mam ich 10, zabierzcie je ode mnie. A nagrody w tym konkursie ufundował BeSafe, Be jak pszczoła. Wygląda to tak. W skrócie jest to najszybszy kalkulator OCAC online. Usługa, dzięki której nie tylko bardzo szybko przeliczysz najkorzystniejszą dla siebie ofertę, ale też możesz kupić ubezpieczenie swojego samochodu, nie wychodząc z domu, za pośrednictwem właśnie witryny BeSafe.pl. A jeszcze jedno. Podobno można to zrobić w czasie szybszym, niż wybrzmi refren twojej ulubionej piosenki. To brzmi jak wyzwanie dla Adbustera. Sprawdzimy to sobie jeszcze później. A tymczasem przejdźmy do naszego biednego samochodu. Poznajcie go. Sytuacja jest o tyle śmieszna, że Mazda jest nie na chodzie. Należy ją najpierw wyciągnąć spod domu, a później ją wepchnąć. Jak? No, jeepem. Bu! Walimy. Coś się łamie. To chyba zderzak. I to nie mój. To jest Mazda. Mazda będzie naszym poligonem doświadczalnym w tej całej zabawie. Przywitajcie się z nią i pożegnajcie jednocześnie, bo to jej pierwszy i ostatni film. Mazda nie odpala. Należałoby ją najpierw odpalić, zanim zaczniemy robić cokolwiek. A mam na to fajny sposób. Odpalanie samochodu powerbankiem? Tak, uwierzcie mi, da się to zrobić. Ten potężny powerbank kosztował mnie więcej niż cały ten samochód, który tutaj widzicie. Ale można z nim zrobić cuda. Można nim odpalić Jeepa, można nim odpalić motocykl. Pewnie można nim odpalić traktor. I to wszystko. Czyli jednak nie odpala, no to powerbank. Biologiczne formy się potworzyły. No ale powerbank. Plus do plusa, minus do minusa. Cyk. Włączyć. Tutaj power. Jest korekt. Lecimy odpalać. Kręci, nie odpala. Ojojoj, co może być? Kręci, nie odpala. Spróbuję jeszcze raz. Kurde, lipa. Uwaga. Jest! Odpalił! A nie! Nie, 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 nie! Nie! Patrzcie te wycieraczki, Boże, co one robią? A, one po prostu działają, dobra. A jak chcę wyłączyć? Samochód co prawda odpalił, ale wydaje bardzo dziwne dźwięki. Może dlatego, że po prostu się nagrzewa, rozgrzewa. A, nagrzał się również nasz powerbank. Był naładowany na full i jestem ciekaw, ile prądu zeszło na to odpalanie. Tu są kontrolki, jest 5 kontrolek. Ile się pali? Zostały 3 z 5. Czyli generalnie na jeszcze jedno takie forsowne odpalenie by wystarczyło. Fajna rzecz, niestety bardzo droga w cenie samochodu, w którym obecnie siedzę, ale się przydaje. Mam tutaj bardzo ciekawą rzecz. Przyznam, że nie znałem tego wcześniej. To są naboje z dwutlenkiem węgla, które służą do interwencyjnej naprawy koła. To znaczy po prostu napompowania bez kompresora, bez pompki w terenie, w trasie. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie działać. Sprawdźmy to. Czy naprawdę w tym naboju jest dość ciśnienia, żeby napompować całą oponę? To jest bardzo ciekawe.
Podstawię kamerę. Tutaj i działajmy. Jest. Jest. Ale się zimne zrobiło, jasna cholera. Zrobiło się pieruńsko zimne. W mgnieniu oka zamroziło mi rękę. No i dalej, gdzie moje ciśnienie? Podniosło się. Podniosło się i to znacznie. Czyli jest szansa, że ten trzeci dopompuje ją naprawdę do końca. Uwaga, 3, 2, 1. Pompujemy. Spoko, mam jeszcze te wielkie puszki do naprawiania opon, ale to najpierw należałoby zrobić w oponie dziurę, bo one są do naprawiania, a nie do pompowania. Ciekawostek, ciąg dalszy, to jest chyba najtańszy kompresor świata, kosztował chyba 50 zł, to chyba tyle samo co ten zestaw, więc w ogóle na cholerę kupowałem ten zestaw, skoro mogłem kupić kompresor. Demonem prędkości to on nie jest to również najcichszy kompresor jaki widziałem, ale najtańszy. Wiecie co, im dłużej patrzę na ten samochód, tym bardziej zaczyna mi się on podobać i tym bardziej będzie mi szkoda go niszczyć, tylko dlatego, żeby sprawdzić, czy niektóre gadżety będą po prostu działały. Miałem tak samo w przypadku mojej starej Meganki, ale tak samo jak w przypadku Meganki, czasy tej Mazdy już nadeszły, ona już nikomu nie posłuży. Oczywiście oprócz mnie samego. Zanim jednak całkowicie i ostatecznie nadejdzie jej czas, sprawdźmy tego B-Safe'a i powiem wam też o konkursie, o którym wspominałem na początku. Także generalnie muszę wrócić do komputera. Okej, co oni tutaj dla mnie mają na tym B-Safe.pl? Dobrze wymyślone ubezpieczenie OC/AC. Nagrody, z których chce się korzystać. Ale nie to mnie najbardziej tutaj interesuje. Mnie najbardziej interesuje najszybszy kalkulator OC świata. Ja naprawdę na własne oczy widziałem reklamę, która wyraźnie mówi, że przeliczenie tej składki potrwa krócej niż zdąży wybrzmieć refren mojej ulubionej piosenki. Refren jakiej piosenki puścić teraz, żeby uniknąć ewentualnej blokady ze strony YouTube'a. I wiecie co wymyśliłem? Trzeba puścić piosenkę z tak zwanej domeny publicznej. Wymyśliłem, że będą to Hej Sokoły w wykonaniu Anny Lu i Chaveza. Bardzo ładne wykonanie. Za chwilę wjedzie refren, a my w tym czasie obliczymy składkę. Mam nadzieję. Idzie dobrze. Mój staj! Jest! I to szybciej! I to chyba o sekundę szybciej. To się nie dzieje. To było dobre. To było dobre. I to o sekundę wcześniej. No jak w mordę strzelił. Czy ktoś mnie tutaj obserwuje? Czy ktoś mnie śledzi? To niemożliwe, mam VPN-a. A, mogę dokupić sobie dodatkowe ubezpieczenie. Na przykład ubezpieczenie szyb. O, to by się dzisiaj przydało. Ale ubezpieczenie opon również. Podejrzewam, że osoba zaprzyjaźniona nie ma pełnych zniżek, tak jak ja, doświadczony kierowca, 20 lat prawo jazdy, żadnej stłuczki. Ja mam 60% zniżki na OC. A konkurs polega na tym, że zapewne części z Was kończy się właśnie niedługo polisa OC na Wasze samochody. Mi też niedługo się kończy. I sam chętnie wziąłbym udział w tym konkursie. Pierwsze 10 osób, które wykupi OC na B-Safe z mojego polecenia, otrzyma ode mnie kamerkę z nagraną, ciekawą zawartością indywidualną dla każdego z osobna. Także wchodźcie na bsafe.pl, wykupcie ubezpieczenie, a jeżeli będziecie mieli to szczęście być w pierwszej dziesiątce, nagroda do Was wędruje. No powiem, bsafe.pl dało radę. A trochę nie wierzyłem. A trochę wierzyłem. Ale dało radę. bsafe.pl. W międzyczasie zauważyłem coś, co generalnie mnie trochę ucieszyło. Otóż Mazda ma takie malutkie trójkątne szybki. I to te szybki możemy spróbować wybić naszym magicznym urządzeniem bez szkód większych dla całego pojazdu. I generalnie to mnie cieszy. Aczkolwiek wydaje mi się, że na tak małej szybie to może nie zadziałać. Jednak ta powierzchnia powinna być trochę większa. No ale sprawdzę.
Uwaga, 3, 2, 1. Wow! Wow! To naprawdę zadziałało. Patrzcie, to nie wierzę. Na takiej małej szybce. Może powinienem uderzyć jeszcze raz. Albo po prostu dokończyć ręką. Niesamowita sprawa. To jest świetne. Cały dowcip z wybijaniem szyb samochodowych polega na tym, żeby skoncentrować możliwie dużą siłę na możliwie najmniejszej powierzchni. I tą najmniejszą powierzchnią jest spiczasta końcówka młoteczka lub innego wybijaka. Powinno to zadziałać tak. Ała. Jedyne co sobie wybiłem to bębenki w uszach. Chyba siła była po prostu za mała. Może powtórzmy tą scenę. A powinno to zadziałać. Właśnie tak. Moje ucho, naprawdę, mam tylko dwoje uszu. Chciałbym zachować oba. A powinno to wyglądać właśnie tak. No nie, poddaję się. Co to jest za młotek? To nie działa. Tętno pulsu. Tu wszystko jest na żywo, tu wszystko może się zdarzyć. Przechodzę zatem do mojego magicznego wybijaka, który mieści się w dłoni. 3, 2, 1. Sorry pies, szyba poszła. Autentyk, to jest dużo lepsze niż młotek. I w ogóle nie potrzeba przykładać żadnej siły, wystarczy to przyłożyć. To jest jakaś magia. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego szyba samochodowa po wybiciu robi się niebieska? Przed nami, piesku, najtrudniejsza część dzisiejszej konfrontacji. Czyli procedura przebijania, celowego przebijania opony i łatania jej przy pomocy bardzo sprytnego wynalazku, który nazywa się koło zapasowe w sprayu. Wow! Piesku, czy ty to rozumiesz? Oni robią koło zapasowe w sprayu. Ten wspaniały gwóźdź postawiłem na sztorc. Reszta już jest położona dla bezpieczeństwa. Ale ten podstawię pod oponę. Po prostu najadę na nią. A następnie spróbujemy to wszystko załatać oponą w sprayu. Ha, ha. O właśnie, o gdzieś tak. Dobra. Za kółko. Junk, chcesz to zrobić? Możesz to zrobić. No ja to jednak jestem mądry. Nie włączyłem nagrywania. Ale najechałem i gwóźdź tkwi w oponie. Zobaczcie. Zdecydowanie tkwi, jak marzenie. Co dalej? Powinienem go wyjąć? I teraz ta śmieszna część. Piszą, żeby wkręcić wężyk do zaworu i przekręcić to czerwone pokrętło, a następnie natychmiast przejechać 10-20 km z prędkością nie większą niż 50 km na godzinę. Koło zapasowe w sprayu. Przekręcam. Co się dzieje? Coś się podnosi. Opona pełna pianki uszczelniającej. Brzmi dziwnie. Cały czas syczy. Nie wiem, czy to słychać, ale tutaj syczy, a to znaczy, że chyba działa. Okej, przestało syczeć, a to znaczy, że musimy ruszać w drogę. Ten samochód cały piszczy jak tonący Titanic, to jest jakaś masakra. Co to za dźwięki? Jak ja tym wyjadę na ulicę? Ale jeździ! Ho, 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 ho. Nie sądziłem, że ten samochód jeszcze kiedykolwiek będzie jeździł. Szkoda, że nie mogę zapiąć pasów, bo niedawno je przeciąłem przecinakiem. Ale dobrze zarazem, że nasza Mazda nie jest wyposażona w czujnik zapięcia pasów i nie piszczy mi tutaj wściekle. Jedziemy. Okej, 15 do 20 km. Zrobione. Samochód przejechał. Dał radę. Wjedźmy na nasze poletko doświadczalne i zobaczmy, w jakim stanie jest nasza opona. Hihi, na miejscu. Jest w stanie niemalże doskonałym. A czy syczy? No zgadnijcie, czy syczy? Bo ja nie słyszę, żeby syczało. To jest cały czas ta sama opona, jakby co. No nie syczy. Nie syczy, czyli działa. Kolejne zaskoczenie.
Ja to powiem wam, że jestem nawet lekko zawiedziony, kiedy okazuje się, że wszystko działało. Aczkolwiek, jak się okazuje, nie do końca wszystko. Wiecie, z czego jestem najbardziej zadowolony? Z tego najmniejszego maleństwa. Automatyczny zbijak do szyb, darmowy, to rozdają za darmo na targach motoryzacyjnych. A to ma tak potężne właściwości. Wręcz szok. Mega zadowolony też jestem z powerbanka, ale jego już znałem, on mi towarzyszył w moich podróżach nieraz. Świetna sprawa, no droga, ale świetna. To było super tanie, a też mega mnie zaskoczyło. Kompresor za 50 zł? Serio? Napompował koło do 2 barów? Serio? Wow! No, na temat tego nie mam określonego zdania. No, niby działa, ale mogłoby lepiej działać, mogłoby szybciej pompować, mogłoby mocniej pompować, ale działa, było spoko. Natomiast z czego jestem niezadowolony, to z tego. No szkoda, że musiałem zużyć aż 3 zbiorniczki z tym gazem, żeby i tak nie napompować koła. Szkoda, ten zbiorniczek powinien być 5 razy większy. On powinien być wielkości, wiecie czego? On powinien być wielkości Smako. Wtedy napompowałby pewnie ze 2 koła nawet. Ha, za jednym razem. W ogóle nie jestem zadowolony z tego. To jest wręcz szajs. Sorry, nie dałem rady zbić szyby po 3 próbach. A chyba nie jestem aż taki słaby. Chyba nie jestem, więc nie jestem też zadowolony. Za te wszystkie gadżety do dzisiejszego filmu dałem chyba 1000 zł, a i tak nie wszystkie dzisiaj wykorzystałem. Część zostawiłem sobie na później. A was zapraszam jeszcze raz na bsafe.pl. Zapewne kończy wam się ubezpieczenie samochodu, jestem o tym przekonany, bo mi też się kończy, ja też muszę kupić, ale nie mogę sam we własnym konkursie wziąć udziału. Na bsafe.pl wykupicie ubezpieczenie, a przekalkulowanie składki zajmie wam krócej niż wybrzmi refren Sokołów. Hej, hej, Sokoły znaczy się. Niesamowita sprawa. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mazda zostaje jak na razie u mnie na podjeździe. Ona się jeszcze przyda. Pozdrawiam. Adbuster. Jakiś krzywo ten stół dzisiaj.